Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Przekrój osiowy w walce z kwadratem o boku A. Jeżeli R oznacza promień podstawy walca, H oznacza wysokość walca, to... No i musimy określić, która z tych zależności jest prawdziwa. Narysujmy sobie kwadrat. Ten kwadrat jest przekrojem osiowym walca. OK. Tutaj oznaczę sobie bok A. Promień oznacza promień podstawy walca, czyli tutaj mamy jakby jeden promień, drugi promień, czyli można powiedzieć, że A to są dwa promienie, bo tutaj cała średnica podstawy to jest A. I teraz tak. H oznaczamy poprzez wysokość. No i teraz sprawdźmy, która z tych równości jest prawdziwa. Promień. U nas promień, my wiemy, że promień to jest, dzieląc przez 2, 1 druga A to jest promień. Czyli promień, czyli 1 druga A dodać H. Nasze H to jest A, ma się równać A. To jest oczywiście sprzeczne, no bo 1,5 A nie jest równe A. Teraz tutaj H, czyli A, odjąć promień, czyli 1 drugą A, ma się równać A przez 2, czyli 1 drugiej A. To jest oczywiście prawdziwe. Pół A równa się połowie A. Lewa równa się prawej. Mamy odpowiedź B.